Hej, dzień dobry, fachowcy! Mam nadzieję, że podoba Wam się okładka grudniowego numeru naszego magazynu. To już 10 lat tworzymy dla Was czasopismo. Eee, ciekawa jestem, ilu z Was mogłoby się pochwalić całą kolekcją Atlasa fachowca? O czym piszemy w grudniowym numerze? Bardzo ciekawy materiał M-system kontrastelarz. Porównaliśmy oba rozwiązania, zestawiliśmy wyniki i zapytaliśmy o zdanie wykonawców. W artykule znajdziecie aż trzy QR-kody z materiałami dodatkowymi. Jak zawsze, zachęcam do skanowania naszych QR-kodów. W grudniowym wydaniu piszemy również o SMS-ie 80, nowym podkładzie samopoziomującym, który znajdziecie na półkach już w styczniu nowego roku. Ponadto ciekawy artykuł o najczęstszych wyzwaniach, z którymi mierzycie się podczas fugowania. Mam nadzieję, że nasze wskazówki pomogą niektórym z Was w codziennej pracy. Na końcu magazynu znajduje się obszerny materiał poświęcony kosztorysowaniu. Artykuł jest także opatrzony QR-kodami, pod którymi znajdziecie wywiady, szablony, wskazówki do tego, aby przygotować wycenę idealną. W tym Atlasie Fachowca aż dwa konkursy. Czytajcie uważnie i bierzcie w nich udział. Serdecznie Was do tego zachęcam. Eee, czekajcie na wiosenny numer Atlasa Fachowca. Zapewniam Was, że będzie w nim dużo nowości. A w nowym roku życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.